I przechodzimy do trzeciej metody, czyli do korzystania z oficjalnych danych. Ta metoda jest najtańsza, to znaczy jest ktoś, kto za nas zebrał cały materiał, kto już wypełnił grube stosy formularzy i te dane są dostępne gdzieś w urzędzie. Ale również są dane, które nie zawsze są oficjalnie zbierane. I jeżeli Państwo sięgniecie sobie do katalogu informacji, które możecie w ten sposób pozyskać, to zawsze należy zastanowić się, czy jest to ten rodzaj danych, który jest wymagany prawnie, że gmina ma obowiązek takie dane gromadzić, czy ma obowiązek te dane upubliczniać, czy są jakieś dane, które są objęte jakimiś specjalnymi zastrzeżeniami, jeśli chodzi o ich upublicznianie. Większość dokumentów, po które Państwo sięgniecie, będzie miała charakter informacji publicznej i bez problemu się do nich dostaniecie, ale możecie chcieć poznać coś, co będzie dla Was niedostępne. To mogą być na przykład niektóre statystyki policyjne, które są kapitalnym źródłem informacji, ale mogą być trudno dostępne, albo mogą w ogóle pewne statystyki nie istnieć. Zawsze trzeba się zastanowić, w jakim celu te dane są zbierane. Jak Państwo sięgacie do dokumentów publicznych, to kto gromadzi te dane? Kto to rejestruje, kto to zbiera? Urzędnicy. Urzędnicy. To co się może z tym wiązać? A czemu nieprawdziwe? To jest prawda, chociaż też nie chciałabym, żeby Państwo mieli takie podejście, że dane urzędowe to są dane nieprawdziwe. Dlatego, że dane urzędowe mają parę zalet, wynikających między innymi z tego, że część tych danych jest gromadzona cyklicznie, czyli w pewien sposób można porównywać, tak można patrzeć, jakie są trendy. Ale należy zawsze pamiętać o tym, co Pani tak tutaj dobrze ujęła, że te dane są zbierane według określonej definicji. Osoba uzależniona, osoba zagrożona uzależnieniem, to jest wszystko zdefiniowane na potrzeby sprawozdawczości urzędowej, nieco inaczej niż my to traktujemy, więc należy zawsze pamiętać o tym, że to jest ograniczenie korzystania z tych danych. Dane są zbierane zawsze w jakimś kontekście, czyli pewne rodzaje danych są gromadzone na potrzeby na przykład jakiejś akcji jednorazowej, tak? Jak były, nie wiem, tam mundurki w szkołach wprowadzane, no to szybko tam trzeba było jakieś dane zebrać, tak? Dotyczące uczniów. Każda jakby taka nowa akcja wiąże się z tym, że pewne dane są od nowa gromadzone w inny sposób, przez innych ludzi niekiedy, w innych odstępach czasowych. Więc trzeba na to uważać i zwłaszcza jak korzystamy ze sprawozdań, dlatego że sprawozdania, jeżeli Państwo będziecie mieć dostęp na przykład do sprawozdań z realizacji gminnego programu, to sprawozdania są stronnicze. Dlaczego sprawozdania są stronnicze? Pokazują nas najpiękniejszym świetle. Tak jest. A czemu nas muszą pokazać tak? Już się staram unikać pytania dlaczego, ale jeszcze mi nie wychodzi. No właśnie, to wynika oczywiście z tego, dla kogo one są robione, więc no, urząd ma strukturę hierarchiczną. Jak jest urzędnik, który robi tam jakieś sprawozdanko, to on to robi dla swojego szefa, który to sprawozdanko gdzieś tam będzie musiał przedstawić czy wysłać. W związku z czym oczywiście nasza gmina musi wypaść najlepiej, więc na ogół te dane są zestawiane w taki sposób, żeby pokazać się w korzystnym świetle. Jeśli wdrażamy program, no to chcemy pokazać, że ten program jest sukcesem, no żeby chociaż minimalnie zredukuje te niekorzystne zjawiska, więc trzeba patrzeć też na to z tego punktu widzenia, że mogą być te dane nieco stronnicze. Często ta stronniczość polega na tym, że się na przykład nie pokazuje danych niekorzystnych. Czyli wiemy na przykład, że tam nie wiem, spada alkoholizm u nas w gminie, ale to, że na przykład narkomania wzrasta, no to czasem już nie będzie wspomniane albo będzie jakoś oględnie jednym zdaniem skomentowane. Dlatego warto ostrożnie podchodzić do danych urzędowych. Poza tym niektóre dane wynikają z tworzenia czegoś na potrzeby tych danych do sprawozdania. Na przykład wprowadzono też punkt pracy, wprowadzono taki projekt, który zakłada indywidualne programy działania i na początku było założenie, ile tych indywidualnych planów działań ma być stworzonych. Thank you.
No niestety to jest tam roczna strona biurokracji i to też słyszymy ciągle na przykład o tym, jak są statystyki policyjne zawyżane, prawda, że wykrywalność przestępstw rośnie czy spada, też w zależności od tego, jak kto to robi, na czyje potrzeby, więc tutaj oczywiście trzeba uważać. I poza wszystkimi takimi danymi urzędowymi, które możecie Państwo znaleźć po prostu w gminie, bardzo ważnym źródłem są te dane, które można uzyskać za pomocą ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli część danych znajdziecie od ręki, a części danych możecie, jak to Wam podpowiadał kolega, zażądać, tak? Zażądać danych w trybie dostępu do informacji publicznej. I to jest bardzo fajna rzecz. Sama mam z tym różne przygody związane i wiem, jak to działa w Warszawie. Urzędnicy się z tym stopniowo oswajają i ja mam takie poczucie, że w tej chwili chyba już urzędnicy w Polsce są dobrze przygotowani, znaczy wiedzą dobrze, że jest taka ustawa, wiedzą, jaki zakres danych podlega upublicznieniu, wiedzą, że mogą zażądać na przykład odpłatności za skopiowanie niektórych danych i wiedzą, że mogą trochę pobrać na zwłokę, jeśli chodzi o udostępnianie. Ale generalnie są zorientowani. To już nie jest tak, że nagle przecierają oczy ze zdumienia, że my coś od nich chcemy, tak? Ale są gminy, i to zwłaszcza ci z Państwa, którzy po raz pierwszy biorą udział w takim programie, pewnie się z tym zetkną, że są gminy, w których do tej pory nikt takiej informacji nie żądał. I wtedy Państwo jesteście takimi pionierami, którzy przetrą tą ścieżkę i urzędnicy się zaczną z tym oswajać, że może przyjść człowiek z ulicy i bez uzasadniania, do czego nam to jest potrzebne, bo nie musimy tego uzasadniać, możemy takiej informacji żądać, czy we wniosku napisać, że się prosi, bo to zawsze ładniej wygląda, ale to jest po prostu ustawowo uregulowane. Czyli ta ścieżka też jest... Ale jak się człowiek uprze, no to po prostu zgodnie z ustawą można wyegzekwować to, żeby taką informację uzyskać, więc nie trzeba się zniechęcać dodatkowymi procedurami. Ja bym natomiast zachęcała do tego, żeby jednak nie zaczynać od wniosku o informację publiczną. W stosunku do prostych dokumentów poszukajcie Państwo najpierw na stronie internetowej, zwłaszcza na BIP-ie swojej gminy, albo można zacząć od rozmowy, jeżeli mamy jakiś znajomy w urzędach, to popytać, gdzie to jest, czy może to pójść do urzędu, poprosić urzędnika, żeby to skserował na miejscu, bez składania wniosku formalnego od razu, dlatego że na ogół ten wniosek jest traktowany jako taka bardzo oficjalna metoda kontaktu z urzędnikiem, więc to oczywiście nie unikniemy tego, ale pewnie w ostatniej kolejności. Ja może tylko dodam, że takie będzie mieć krytyczne też zacząć od BIP-u. Druga rzecz, że będzie ten list wstępny, gdzie spróbujemy jednak pisać, że będzie się pojawiały pytania, żeby, bo to jest ten dylemat, tak? Nie zacząć od wniosku być przygotowaniem do wywiadu, który należy przeprowadzić na końcu, ale swoim wnioskiem możemy wywalić nasz wywiad na końcu. Więc tu rzeczywiście trzeba, sama ten błąd popełniłam. Urzędnik zadał mi pytanie, a po co pani ta informacja? I we mnie się obudziło. A pani nie ma prawa zadawać takich pytań. I tak już mam. No właśnie. I to jednak jest. Trzeba pamiętać, w jakiej jesteśmy roli. My monitorujemy, sprawdzamy dostęp do informacji, ale to trochę jest tak, no co chcemy wygrać? Czy chcemy mieć tę informację ciekawą, nie z dokumentów, dodatkowo. Nas taką przerabiamy, że zbieramy te dane. Jakieś dane, czy nie chcemy, czy się nie chcemy. Dokładnie. Ja nawet miałam ochotę na slajdzie napisać, żeby zaczynać
uzyskiwanie danych po dobroci, ale potem jakoś tak nie mogłam tego tak zostawić, że po dobroci. Ale tak naprawdę, zwłaszcza w mniejszych gminach, tam pracują Państwa znajomi, tak, krewni, tam pracują ludzie, z którymi będziemy dalej się spotykać, więc jakby warto utrzymywać dobre kontakty już nawet nie ze względu na uzyskanie wywiadu, potem tylko po prostu, żeby sobie też nie psuć relacji, że nagle z normalnego sąsiada przeobrażamy się w watchdoga i już tylko będziemy metodą przerzucania się pismami rozmawiać z urzędem gminy. Także warto spokojnie, a potem oczywiście po przeczytaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej wiecie Państwo doskonale, że te dane się należą. Teraz to, co wspominałam, są zapisy sporadyczne, czyli na przykład jednorazowo tworzone dokumenty, takie jak program, i są zapisy, które są tworzone w sposób ciągły i dzięki nim możemy śledzić dynamikę pewnych zjawisk. Jakie przykłady moglibyśmy wskazać z naszej branży korkowej takich ciągłych zapisów? Jakie wskaźniki się gromadzi w sposób ciągły? To na pewno. Czy to można z roku na rok po prostu patrzeć na taki wskaźnik? Można sprawdzać tę zmienność działań, nie są to działań w ramach programu prowadzonych. Czy to co roku na przykład te same działania są prowadzone? Można, czyli patrzeć na działania albo patrzeć na budżet konkretnych zadań, prawda? Jakieś jeszcze pomysły? Ja to tak poleciałam sobie po takich od razu statystykach, tak? Czy na przykład liczba klientów izby wytrzeźwień. Czy to nawet można z miesiąca na miesiąc śledzić, tak? Patrzeć, czy tam jakaś jest sezonowość. Różnego rodzaju. To nie gminna, tak? No właśnie, to ja jakoś tak swoim podwórkiem pomyślałam. Statystyki policyjne, czy różnego rodzaju incydenty u podłoża, których jest alkohol. Pewne rzeczy są rejestrowane i być może, że Państwo będziecie w stanie uzyskać do nich dostęp.